Cześć, witajcie na kanale Omnitechnika. Dziś pokażę Wam, jak zbudować odbiornik telewizyjny za pomocą komputera Raspberry Pi. Zapraszam! Dobra, co musicie mieć, żeby zrobić odbiornik telewizyjny z Raspberry Pi? Już tłumaczę. Przede wszystkim potrzebujemy komputera Raspberry Pi. Model 3B+, tak jak tu widać, albo 4. Najlepiej, żeby to był jak najlepszy model, dlatego że strumieniowanie wideo jest dosyć mocno obciążające zasoby takiego małego komputerka. Kluczem jest nakładka DVB-T HUD, TVH Tuner DVB-T, tak to się nazywa, do kupienia w wielu sklepach w Polsce, nie trzeba tam nigdzie po jakichś Chinach szukać. Nakłada się to na GPIO, zobaczycie. Potrzebna będzie karta, wystarczy mi się wydaje 8 GB, ale 16 będzie ok. Potrzebna będzie jakaś obudowa, no chyba że chcecie na pająku zrobić. Nie będę tutaj się bawił jakby w żadne projektowanie, bo tych obudów takich zwykłych jest bardzo, bardzo dużo. Zasilacz do Raspberry Pi, może być zwykły zasilacz na mikro USB. I to w zasadzie wszystko, co potrzebujecie do zbudowania tego wszystkiego. Bardzo prosta robota, prosty projekcik, a efekty naprawdę są fajne. Więc przystąpimy teraz do montażu całego zestawu. Dobra, mamy zgromadzone wszystkie elementy. Teraz można by to było poskręcać. Zajmiemy się najpierw nakładką. Montaż nakładki jest bardzo prosty. Tutaj widzicie mamy dwie tulejki, cztery śrubki. Najpierw trzeba gold piny podłączyć, także później do GPIO w Raspberry Pi, więc łączymy gold piny do nakładki i następnie nakładkę zakładamy na GPIO. I na tym zasadzie można byłoby poprzestać, ale żeby konstrukcja była stabilna, żeby to się wszystko nie rozwalało, to tutaj dali takie tulejki, za pomocą których przykręcimy nakładkę do płytki Raspberry Pi. Dobra, skręcony układ wygląda tak. Tutaj jeszcze przychodzi gniazdo antenowe. Na razie je odłączymy i złożymy obudowę. W obudowie nawierciłem taki duży otwór, żeby gniazdo antenowe przeszło. Więc przystąpię do montażu. Obudowa jest akrylowa, to jest taka zwykła obudowa akrylowa, jaką można wszędzie kupić. Przed zamknięciem obudowy ważne jest, żeby włożyć kartę SD z nagranym systemem Raspbian. Jak zainstalować system Raspbian jest w innym moim filmiku. Link do tego filmiku znajdziecie w opisie. Możemy włączyć i przystąpić do instalacji naszego systemu. Najpierw jednak sprawdzimy, czy Raspbian jest aktualny. Sudo. Jak zwykle coś znajduje. I druga komenda. Tak, nie ma nowej edycji Raspbiana, to jest najnowsza. Dobrze, teraz możemy przystąpić do aktualizacji, do instalacji pakietu z oprogramowaniem do odbioru telewizji, kiedy Raspbian jest już aktualny. Użyjemy komendy
do apt-get install TV Head End. Tak jak mówiłem, we wstępie jest to taka mini stacja czołowa, stąd nazwa pakietu. No i dobrze, teraz następuje konfiguracja całego tego oprogramowania. Możemy wybrać sobie nazwę użytkownika. Nie wiem, na przykład admin, albo user, albo użytkownik. Cokolwiek tam lubicie. Hasło. Po instalacji będzie dostępny na porcie 9981. Tutaj macie też link localhost 9981. My spróbujemy się podłączyć za chwilę z zdalnego komputera i zobaczyć, jak to działa przez sieć. Dobrze, pakiet jest skonfigurowany. Powinniśmy go tutaj z rozbiana na localhostie otworzyć. Tak, użytkownik. No i widzimy, że jest, tak? Zgłosił się interfejs do konfiguracji. Dobrze, język można wybrać. Polski, może będzie łatwiej. Tutaj można sobie jeszcze ustawić sieć, z jakiej byśmy chcieli, żeby tylko był dostęp. Ja sobie ustawię taką sieć, jaką ja tutaj mam. Ustawimy sobie oddzielnego admina. User może być jeszcze. Załóżmy, że bez hasła spróbujemy. Tak, widzicie, że on teraz tutaj dodał nasz tuner. IPTV Select Network Type. Robimy tak, Automatic Network Tuner. DVB i dalej. No i teraz nasze multiplexy. To jest najtrudniejsza część całej konfiguracji. Zobaczymy, czy będą jakieś polskie. No są jakieś główne polskie miasta. Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Kraków, Krosno. No tak jest mało główne, ale jest. Przepraszam ludzi z Krosna ewentualnie. Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław. Białegostoku nie ma. Na razie sobie ustawię na Warszawę. Później spróbujemy znaleźć dla jakąś stronę, gdzie będzie możliwość sobie podglądnięcia, jak to jest. No i teraz widzimy, że nasz system szuka stacji, z tym, że nie mam podłączonej anteny w tej chwili, więc nic nie znajdziemy. Za chwilę podłączę antenę, znajdziemy ustawienia dla Białegostoku i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Tutaj możemy dalej na razie i zakończ. Tutaj zamkniemy przeglądarkę na Raspberry Pi i spróbujemy się z Windowsa do tego podłączyć. Jak widzicie, działa, jesteśmy podłączeni. Można więc przystąpić teraz do podłączenia anteny i poszukiwań multiplexów dla Białegostoku. Wszystkie multiplexy w kraju dostępne są na stronie www.sat-charts.eu. Link macie w opisie. Możecie znaleźć swoją miejscowość i wszystkie multiplexy, które w danej miejscowości występują. Tutaj widzimy dla Białegostoku na przykład. Dobra, weźmy sobie kolejny multiplex. DVB-T. Weźmy sobie ten 49 MUX2. 698.
8. Widzimy tutaj, że jest pending scan status. Za chwilę powinniśmy active, teraz przeszukuję. 8 znalazło kanałów póki co. Przejdźmy do services i mamy tutaj od odpowiedniego kanału, widzimy od odpowiedniego multiplexu odpowiednie kanały. I teraz ja do odtwarzania korzystam z programu VLC Media Player. Jest to darmowy program, polecam. Wystarczy w tej chwili kliknąć tutaj play. I mamy działający program telewizyjny. Tak, także widać, że dosyć prosta jest ta konfiguracja. Mamy stronę z multiplexami. Multiplexy musimy sobie skonfigurować. Bierzemy odtwarzarkę do filmów i działa. W tej chwili Raspberry Pi jest podłączone za pomocą sieci kablowej. Komputer, na którym robię ten materiał, też jest podłączony za pomocą sieci kablowej, ale testowałem swego czasu też na Wi-Fi, więc odbiornik jak najbardziej może działać na Wi-Fi. Zalecałbym jednak, żeby Raspberry Pi było podłączone za pomocą kabla miedzianego, jednak pasmo jest bardziej stabilne. Lepiej to wszystko funkcjonuje. Bardzo ważna jest też antena dobrej jakości, tak, żeby tuner DVB-T znalazł wszystkie potrzebne kanały. Jak widzicie, jedyną trudnością jest konfigurowanie multiplexu w konfiguracji naszego oprogramowania do odbioru telewizji DVB-T. Są strony, ja podaję Wam w filmiku, skąd można pobrać te parametry. Jak skonfigurować. Sama instalacja i konfiguracja jest prosta, wszystko elegancko, ładnie funkcjonuje, aczkolwiek w przypadku, jak zauważyłem podczas korzystania, w przypadku odbierania przez więcej niż jeden komputer strumienia z naszego komputera Raspberry Pi mogą pojawić się lagi, opóźnienia podczas oglądania. Wynika to z niskiej wydajności, tak, naszego małego komputerka. W przypadku jednej sesji tylko, czyli odbierania przez jedno urządzenie, przez jeden komputer, takich efektów nie zauważyłem. Wszystko działało szybko i elegancko. Zapraszam do subskrybowania kanału, do oglądania kolejnych odcinków. Będzie więcej prac związanych z Raspberry Pi, ale też z Arduino. Będzie też więcej filmików związanych z administracją, systemami informatycznymi. W przyszłości pokażę Wam, w planach mam pokazanie aktualizacji do VMware'a w wersji 7. Także zapraszam do subskrybowania jeszcze raz. Dzięki, cześć.